Halo, halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wartes i w dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu będziemy kończyć nasz zamek. Dzisiaj będziemy kończyć tutaj taras, jak widzicie, już troszeczkę go zacząłem, jest on nad moją głową. Będziemy wykańczać mur obok wieży, a także strażnicę tutaj tuż przy wejściu przy bramie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie przycisk subskrybuj w prawej dolnej części ekranu, a także dajcie lajka i zostawcie po sobie jakiś komentarz. Pomoże mi to w rozwoju kanału. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmików, jak budowałem ten zamek, linki możecie znaleźć w opisie tuż pod filmikiem. Będą tam linki do poradników, a także playlisty właśnie do tego, jak zbudowałem ten zamek, tutaj wioskę, a także statek, który widzicie, jest tutaj w porcie. Ok, już trochę się rozgadałem, więc zaczynajmy. Ok, jak widzicie, stoimy tutaj przed bramą do zamku. Dalej jest to zabezpieczenie przed creeperami, ale jak już wam wspominałem wcześniej, raz mi wpadł tutaj creeper i rozwalił mi tutaj cały dziedziniec praktycznie. Tu jak widzicie, już wykopałem trochę ziemi, dlatego że będę tutaj stawiał docelowo płytki. Zobaczymy jeszcze, z czego je zrobimy. Następnie zobaczmy, czy mamy materiały. Tak, mamy materiały i zrobimy tutaj ten mur, o którym wspominałem wam wcześniej. Jak widzicie, powstały tutaj już okna, możecie się nim przyjrzeć. Jest to bardzo prosta konstrukcja, dlatego już nie nagrywałem i zrobiłem ją poza odcinkiem. Czyli tutaj idą schodki, następnie idą trzy pomalowane szkła i następnie tutaj taki parapecik też ze schodków. Od środka też nie ma wielkiej filozofii tutaj, więc zrobiłem już to poza odcinkiem. Teraz postawmy tutaj drzwi, które będzie znajdować się wejście, o, w ten sposób. I myślę, jest całkiem spoko, dlatego że jeżeli tu zrobimy mur dalej, no to będzie takie wąskie, że tak powiem, przejście do wieży i od razu do sali tronowej. Tutaj zamurowałem to przejście, nie będzie go, jednak stwierdziłem. Tutaj zrobimy może jakiś płotek taki fajny, żeby po prostu nie wypadać. I wejście będzie z tej strony. Myślę, że będzie ok. Tutaj oczywiście zbrakło mi jednej płytki, no i to musi tak zostać, dlatego że no jest tutaj małe podejście. Nie chciałem go tutaj robić, dlatego że no nie pasowało zbytnio. Tak, tutaj drzwi będą się zamykać, będzie ok. Myślę, że tego nie będzie widać. Dobra, a więc zróbmy tutaj ten mur, dokończmy go. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak on szedł. Czyli tu by były pół płytki. Ok, wszystko wiem. Tą pół płytkę musimy usunąć. Spadła. Weźmiemy, będzie ona nam potrzebna. No, ale teraz oczywiście spadłem i nie wiem, jak wejdę na górę. Ok, jakoś. Prawie sobie poradziliśmy. Dobra, jesteśmy. Teraz tak, co nam się tutaj przyda? Przede wszystkim przydadzą nam się schodki. Tylko które? Dobra, mamy je. Spoksik. I teraz jeszcze potrzebujemy stworzyć płytki. Więc zróbmy to. I to był ze zwykłego kamienia. Psa. Dobra, no i stawiamy. Co drugi? O nie, tak nie może być, ale może uda nam się postawić normalnie. Jest, dobra. I od razu... No nie. Tak, jeszcze szkielet. Pozwólcie, że go zabiję. A tu mamy jaskinię. No to fajnie, jaskinia pod zamkiem, umieścimy może tam smoka kiedyś. Dobra, powróćmy na górę, przyspieszę. Ok, jesteśmy na górze, a więc już może chwilowo nie będę tam schodził i po prostu te pół płytki zrobię tutaj. I teraz zobaczmy, tutaj wyjdzie Adanesit, czyli weźmy go. I on idzie tutaj, gdzie były schodki. I następnie robimy płotek. Płotek robimy tutaj z kobla, z kamieni. I stawiamy. Dobra, czyli mur mamy przedłużony. Zobaczmy. Okej, myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Pozwolę sobie zebrać ten crafting table stąd, żeby go potem nie zostawić.
tam będę chciał wam pokazywać, jak zrobiłem piękny mur, a tu patrzę, tu crafting table będzie na drzewie, nie? Dobra, spadłem trochę, ale to nic. I zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Myślę, że spoko, co? No, zakryło tutaj tą pustą ścianę, fajnie. Dobra, więc powróćmy. Okej, jesteśmy z powrotem. I teraz zobaczmy tutaj, wejdźmy sobie na górę. Wszystko będzie nam działać, czy będziemy mogli poprzechodzić? Myślę, że tak. Okej. No to widzicie, możemy sobie obejrzeć zachód słońca nad wioską. Tutaj widzicie całą wioskę. Oprowadzałem po niej w poprzednich odcinkach, więc możecie ją znaleźć na moim kanale lub w playliście. I tutaj wybudowałem ten statek i tutaj też także było pokazane, tak jak mówiłem wcześniej, bo jest on po prostu wpisany w playlistę. Okej, pójdźmy spać. Okej, czyli mur już dokończyliśmy. Jedno możemy odhaczyć. I teraz tak, teraz musimy tutaj stworzyć balkon. I teraz myślałem tak, żeby ten balkon znajdował się na równi tutaj z salą tronową, ale jak później tak spojrzałem z tamtego słupeczka, który tutaj widzicie, nie będzie to wyglądać fajnie, dlatego że bardzo dużo będzie zakrywać. Więc docelowo zrobimy tutaj parkiet z desek, ale zamiast tego tutaj kamienia. Czyli będzie się schodziło jeden poziom w dół na ten tutaj widoczek. Dzięki temu stąd będziemy, zobaczcie, będziemy widzieć całą wioskę. I tutaj także z tej części będziemy mieli widok dosłownie 180 stopni. Ok, a więc zacznijmy. I teraz tak, będę musiał skopać troszeczkę tutaj tego kamienia. I czy mam deski? No oczywiście zbytnio Wartes nie przygotował się. Ale miejmy nadzieję, że nam to starczy. Teraz tak, chyba tak było. Tutaj jeden zostawiliśmy. Tutaj także skopmy. Jak zwykle praca na wysokościach bez zabezpieczeń. Dobra, i teraz mamy już tutaj parkiet. A więc musimy go zakryć. Jak będziemy go zakrywać? W ten sam sposób, co zakrywaliśmy wieżę tutaj u góry. Czyli teraz tak, potrzebny nam jest tutaj te bloki. I będziemy na początku stawiać w ten sposób. Okej, to już mamy. Ops. Dobra, to już mamy zrobione, czyli teraz będziemy musieli zejść troszeczkę niżej. I tutaj widzicie, już nie widać stamtąd było, ale wybudowałem sobie tutaj mały takie rusztowanko z kamienia i będziemy wykańczać to. Tylko teraz muszę sobie jeszcze je trochę dokończyć, widzę, bo zbytnio mi wystaje ten parkiet. Stąd będzie fajnie, ok. Teraz tak, będziemy musieli zakryć te deski, więc tak czy siak będę musiał tutaj dać kamień. Czy ja wziąłem sobie kamień? Na szczęście wziąłem. W końcu chociaż raz pomyślałem. Dobra, już coś jest. I teraz tak, czy mamy schody? Nie te, tylko z Adanesitu. Nie mamy, czyli oczywiście musimy sobie dorobić, jak zwykle. Ile ich potrzebujemy? Mi się wydaje, że około 16 będzie nam potrzeba. Jeżeli nie, to później dorobimy. Teraz tak, jak to będziemy wykańczać? To jest pytanie ze 100 punktów. Muszę sobie tutaj zrobić rusztowanko. Będziemy robić w ten sposób. Przestawiamy tam schodki. Co? I na pewno tutaj postawimy. Gdzie jeszcze postawimy schodek? Tu postawimy. Czyli będziemy potrzebować tu. I tutaj jeszcze będziemy potrzebować Adanesit. Adanesit postawimy tu. Hopsa. Myślę, że wygląda dość spoko. Ok, teraz boczki.
Tutaj przy boczkach półpłytki by się przydały. Miałem je gdzieś. O właśnie. Czyli postawimy pół bloczki. Hop. Tam zmieścimy. Dam radę. Ach, daliśmy. Czy tam? Okej. To tutaj wystaje drewno, a tutaj nie, tu zakryłem. Czyli jeszcze tu będę musiał zakryć, ale nie dosięgnę tam niestety. Dobra, czy tu wszystko mamy gotowe? Myślę, że tak. Czyli to już możemy niszczyć. Okej. Więc teraz z tej strony musimy. Tu muszę zakryć stone'em. Myślę. I tutaj... mamy coś takiego. Okej. Czyli tutaj tak samo. Damy na początku tak. Tu będzie w środku coś takiego. I tutaj może skopiemy. I... opsa. Działa. Git maninka. Dobra, czyli w sumie to możemy usunąć, bo to jak nam tutaj zbytnio nie będzie potrzebne, trochę nam będzie szpecić. Może tutaj też usuniemy tą ziemię. O, zakryjemy ją tutaj kamieniem. Ops. Dobra, czy tu wszystko mamy gotowe? Chyba wszystko mamy gotowe z tej strony. A więc tu już skopienie, będzie nam to potrzebne. Tutaj wezmę siekierkę. Siekierką zbiorę sobie i teraz muszę się przemieścić tutaj. Okej, jesteśmy. A więc tak, tu zrobimy tak samo jak tam, myślę. I dobra, mamy gotowe, a więc możemy skopać już to. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj wracać, w razie czego zostawię tutaj oto i zejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. No i myślę, że wygląda fajnie. Tutaj jeszcze damy jeden bloczek i oczywiście wszystko jeszcze otoczymy tutaj murem, więc to myślę będzie ok. Czy tutaj byłoby fajne jakieś przejście? Myślę, że już nie potrzeba. Tylko to jest tak bardzo mocno zamurowane. Może zobaczę jak to stąd wygląda. Nie no, stąd już wygląda dość fajnie. Czy tutaj jeszcze nam potrzeba kamienia? Może by się przydał. Ale myślę, że wygląda dość ok. Dobra, jak coś może mi się urodzi w głowie, to zmienimy coś. Wróćmy do zamku. Ok, a więc jesteśmy. I tutaj jeszcze musimy poprawić parę rzeczy. Tu musimy postawiać bloczki. I bloczki były tu. O, i teraz już mamy skończony tutaj dziedziniec taki malutki. Tutaj potrzebujemy schodki. Zróbmy na razie takie. Zobaczymy, jakie będzie nam potrzeba. Teraz wiecie co, jeszcze trochę się zastanawiam, ale chyba tak pozostawię. Tu może jeszcze na rogach damy. Raz, dwa, trzy i cztery. Myślę, czy to nie jest zbyt toporne. O tutaj. Ale na razie tak zostawię. Może zrobię coś takiego jak tutaj jest. Tego drewna tu nie powinno być. Ale nic, niech na razie będzie. Dobra, pójdźmy spać. Porobi się noc. I zobaczymy, co zrobimy jutro. A więc jesteśmy tutaj już w sali tronowej. To już mamy zrobione. Na razie tego nie ruszam. Tutaj tylko na dole poprawiłem, że tak powiem, dwa schodki, ale to wam później pokażę. Teraz zróbmy tutaj salę tronową. Salę tronową, w sali tronowej ogólnie zrobimy szachownicę, tak myślę. Dlatego teraz skopiemy tutaj ten kamień. Okej, myślę, że wygląda fajnie. Dobra, a więc mamy już podłogę i w tym momencie poprawiłbym tu jakoś to wejście. Teraz pytanie, jak możemy to zrobić?
Lepiej? Może i lepiej. A tutaj, nad, też nam będzie potrzebne to miejsce. Bo myślałem, żeby tu wstawić szkło. Tylko nie wiem, czy to będzie w miarę normalnie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Jest tak, mam tutaj już przygotowane jasno-niebieskie szkło. Teraz zobaczcie, jeżeli zrobimy coś takiego. Psa, to jeszcze jakoś może je obramujemy. Od tej strony, widzicie, tutaj jakby to było... Mamy szkło, czyli nie mamy takiej pustej przestrzeni, która nam została. I z drugiej strony myślę, że zrobimy tak samo. Tutaj oczywiście nie potrzeba nam chyba na 4, więc od razu tutaj skopię w ten sposób. No i myślę, że wygląda to dość nawet spoko. Coś tu jeszcze wykminimy, coś tutaj zrobimy, żeby to wyglądało ogólnie ładniej. Może tutaj przeniesiemy jeszcze to przejście takie. Zobaczymy. Ok, czyli tutaj mamy też to w miarę dokończone. Zobaczymy, jak to jeszcze ulepszymy. Dajcie mi chwilę. A więc tak, tutaj na razie nam nic nie potrzeba. Dobra, na razie pochowajmy tutaj wszystko. I teraz chodźmy zrobić tą strażnicę tutaj. I tutaj bym postawił coś takiego, dlatego że nie chcę, żeby to była jakaś gruba wieża, to właśnie bardziej taka strażnicza, żeby dużo było widać, w razie czego, żeby tutaj wejść, zobaczyć, czy ktoś jest tutaj u podnóża i tak dalej, nie? Więc tu po troszeczkę się podsadzę. Damy na 3 wysokości, myślę, więcej nie potrzeba. Tu będzie 2, dlatego że tutaj jeden jest wyżej. I z tej strony może, myślę, że też zróbmy w ten sposób. Tutaj nam nie będzie się zgrywać, dlatego że tutaj byśmy potrzebowali jeszcze coś. Dobra, więc zróbmy. Ops, i myślę, że na tym już zaczniemy budować dach. Ok, i teraz potrzebne nam półpłytki, więc tu troszeczkę sobie zrobimy tych desek. Przydadzą nam się. Crafting table sobie postawimy. Jest noc, ale tutaj nic nam nie powinno wejść, więc możemy pracować i w nocy dzisiejszej. Dobra, teraz tak, tu sobie zróbmy małe podejście. Myślałem, że zrobimy z takich półpłytek właśnie. Pójdziemy spać i zobaczymy, co z tego wyszło. Tu by się przydał na pewno jeszcze jeden ten Adonesit, żeby to było w miarę tak wyglądające. Myślę, że tu postawimy płotek i tu też potrzeba nam... O, akurat mam. Więc może zrobimy w ten sposób. Ok, a więc wracamy do momentu. Stwierdziłem jednak, że pozostawię tutaj tak jak było, więc tutaj będzie taki tylko mały, że tak powiem, 2 schodki, na które będzie można wejść i zobaczyć, kto tu jest. No i myślę, tak myślałem i chyba zrobię coś takiego. Po prostu. Tutaj dodam jakieś takie 2, 3, 4 płytki. I to będzie po prostu coś takiego i tutaj będzie taka malutka, taka baszta dosłownie i będzie ona w ten sposób wyglądać. Jakbym coś się zmieniło, dam wam znać na pewno. Ok, a więc teraz wróćmy w dalszej części tutaj. To mi zbytnio się nie podoba, więc to jeszcze dajmy tutaj, usuńmy. Tu będę musiał coś pomyśleć, co tu na tej górze zrobić. To chyba zostawię, bo to za szkłem wygląda nawet fajnie w ten sposób, tylko teraz tutaj potrzebowalibyśmy na pewno jakichś schodów, schody drewniane, takie jak były, więc weźmy je. I teraz tak, tu potrzebuję coś postawić,
zrobimy tak. Dzięki czemu, jak teraz postawimy w ten sposób, tylko tutaj wystaje, nie? Zobaczmy z drugiej strony. O! Teraz by było ok, tylko znowu otwierały się w tą stronę. Może w sumie i dobrze, że na zewnątrz się otwierają. Tu będzie takie wejście, to myślę damy pochodnie, albo tutaj pochodnie i będzie spoko, nie? Dobra. Czyli mamy tutaj wybudowane wejście. To możemy zniszczyć. Teraz myślę, żebyśmy tu zrobili drugie wyjście. Bardzo podobne. Tutaj je trochę rozszerzymy. No dobra, chyba musi tak zostać. Tutaj coś takiego i damy jeszcze. O. Myślę, że jak damy tu jakieś dodatki, chociaż tu można będzie jakieś kwiatki dać albo coś takiego, więc może jednak zostawimy tutaj jakieś zwykłe, bo zobaczymy, co z tego zrobimy. Może tutaj jakieś trapdory pójdą na wykończenie. Wiem, że tutaj jeszcze musiałbym tak samo zrobić okno. Może zrobimy to w tym momencie, ale porozstawiamy wcześniej pochodnie, żeby nam się tu nie pojawiły potwory. Zapomniałem to zrobić. Tak samo tutaj, w tej malutkiej sali tronowej. Tutaj musimy zrobić tron i za tronem dopiero będzie to wejście, więc nie będzie widoczne zbytnio na początku. Tutaj potem za tronem będzie się przechodzić i za tronem będzie wyjście na taras. Okej, czyli co byśmy teraz zrobili? Teraz byśmy zrobili jeszcze to okno. Jeszcze jedno takie. Będzie, że tak powiem, na przestrzał trochę. Jesteśmy akurat 4 w górę musimy zrobić, czyli raz, 2, 3 i 4. A tutaj na 3. Też na 4 muszę, bo tu będą pół bloki. Ok, myślę, że w tym momencie już to wygląda fajnie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, przyciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj tutaj poniżej pod filmikiem, a także zostawcie komentarz. Napiszcie, co byście zmienili w tym zamku oraz co moglibyście dobudowali z przodu lub z tyłu. Za wszystkie lajki wielkie dzięki. A jeszcze nie oglądaliście wcześniejszych odcinków? W opisie zostawiam do nich linki, a także do mojego fanpage'a na Facebooku, dzięki któremu możecie być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!